Dzień dobry vlog, a tak naprawdę powinnam powiedzieć dobry wieczór, ponieważ mamy godzinę 19, tak? Tak. Bardzo się cieszę, że mogę Was powitać w nowym filmie na moim kanale. Nastał grudzień, przyszedł czas vlogmasu. Jak wiecie, u mnie są dosyć duże przerwy między filmami, ale to wynika z mojej pracy. W branży beauty grudzień po prostu zawsze tak wygląda. No bo wiadomo, każdy chce być przygotowany również wizualnie na te święta. No i właśnie dzisiaj przychodzę z takim filmem, żeby Wam trochę opowiedzieć o tym, jak w moim życiu od lat wygląda grudzień. Ale żeby był zachowany element vlogmasowy, to zapraszam Was na zimową herbatkę. Ja moją ulubioną i od końca listopada ona u mnie musi być każdego dnia. Jest bardzo prosta, więc pokażę Wam, jak ja to robię i zapraszam do oglądania. Musicie mi dzisiaj wybaczyć, jak wyglądam, ale wyszłam z domu o 8 rano. Czekam, aż mi się woda zagotuje, ale tutaj przywiozłam prezent od mojej klientki. No bo ja mam naprawdę wspaniałe te moje klientki. No znamy się, wiemy co u nas. Więc ja tak wyglądam po 10 godzinach w pracy, 12 poza domem. Ale to jest życie, to jest prawda. Ja sobie obiecałam, że nie będę kreować jakiegoś innego wizerunku pod YouTube'a. No i będę pokazywać prawdę. No i taka jest prawda. Tak wyglądam, jestem zmęczona. Nie mam makijażu i woda na herbatkę się właśnie ugotowała. No więc mam tu ten dzbanek standardowy z IKEA. I do tego wrzucamy herbatkę. Ja do tego używam Earl Greya, bo on jest taki bardziej aromatyczny i po prostu do tej zimowej herbaty bardziej mi pasuje. Więc dwie torebki Earl Greya, tutaj chyba jest albo 1,7 litra, albo 2,7 litra, nie, chyba 1,7 litra. Czasami robię w dużym dzbanku, czasami w tym mniejszym, no dzisiaj w tym mniejszym, no bo jest 20, Marcin pewnie będzie o 9, więc wystarczy nam na 3-4 kubki herbaty, więc dobra, wrzucamy torebki i zalewamy. Herbatka się musi teraz zaparzyć, a ja w tym czasie pokroję sobie pomarańczkę i cytrynę. Najprostsza wersja w ogóle ever, z najprostszych, to jest po prostu dodać taką zwykłą przyprawę do grzańca jakąkolwiek. Ja mam różne, bo wykupiłam cały sklep w zeszłym roku i mam teraz zapas na chyba kolejne 15 lat. Jak nie mam nic, z czego mogę zrobić zimową herbatę, to tego używam. Ale moja zimowa herbatka składa się z trochę innych rzeczy. Jak herbatka się zaparzy, to dodajemy jeden goździk. Ja nie mogę więcej, bo kiedyś zjadłam goździka i niestety źle się to skończyło. Więc no max 2. Dobra, dam 2 dzisiaj. I kluczem do sukcesu jest Winter Saga z Ikei. To jest rzecz, która myślę, że jest bardzo mało znana. Ja to po prostu kiedyś kupiłam jako napój owocowy o smaku grzańca. Ale to jest nie do picia, tego się nie da pić samego. Po prostu tragedia. Ja myślałam, że to będzie coś takiego ala grzaniec bez alkoholu, bo nie chciałam pić alkoholu i myślałam, że to będzie coś takiego. Ale okazało się, że to jest fantastyczny syrop właśnie do grzanej, do zimowej herbaty. I po prostu teraz sobie wleję właśnie do dzbanka trochę tego. Cytrynka, goździk, miodek, cukier, ewentualnie jak nie cukier, to co innego albo bez. My lubimy taką słodszą. I to tyle. Najprostsza herbata zimowa ever. Jeszcze bardzo ważnym aspektem w zimowej herbatce jest co? Podgrzewacz. Herbatka musi stać na podgrzewaczu, żeby była cały czas ciepła. Ale coś śmierdzi mi. Coż to? Oh, powiem Wam, że jak przychodzę do domu po tylu godzinach pracy,
To ja szczerze mówiąc nie wiem, co mam robić. Tak dużo jest rzeczy do zrobienia poza pracą, że ja naprawdę wieczorem nie wiem, czym mam się zajmować. Robię ile mogę, to mniej więcej na co mam ochotę, a resztę olewam i się nie obwiniam. Moje przygotowania do świąt wyglądają zupełnie inaczej niż wszystkich normalnych ludzi. Jedynie to odrobinę dekoruję dom. Na dom też mam taki system, że mam tylko jedno pudełko ozdób świątecznych, ponieważ my nie mamy gdzie tego trzymać. Nie chcę wynajmować magazynów, garaży, komórek. Po prostu uważam, że trzeba mieć mniej. Dążę bardzo mocno w swoim życiu do minimalizmu. I mam taki system na te ozdoby świąteczne, że po prostu kupuję takie, które mogę zużyć. Więc na przykład kupuję świeczki w kształtach świątecznych, typu choinki, jak mogliście widzieć wcześniej, albo no tu kupiłam, mam takie śliczne aniołki, no i po prostu je można później spalić w ostatnie dni świąt, no i robią za dekoracje, później jeszcze nam służą jako coś klimatycznego, no i mamy dekoracje z głowy, nie trzeba tego sprzątać, pakować, więc mnóstwo mam takich jednorocznych, w sensie jednorazowych dekoracji i to mi się super sprawdza. Usiadłam, rozpakowałam zakupy. Napiłam się herbatki, więc teraz czas się przebrać, a później wypadałoby zrobić kąpiel. Kąpiel to jest mój taki prawdziwy relaks. Tu jeszcze mogę się pochwalić tymi oto przepięknymi... Czekajcie, trzeba to ładnie zaprezentować. Tutaj mam moje piękne świąteczne podusie. Jestem z nich tak dumna. I zadowolona, bo nie są takie, jak ja to mówię, przaśne. Muszą być wbite. I takie mam ładne poduszeczki na święta, więc jestem zadowolona, bo mi pasują do kanapy. Po świętach je oczywiście schowamy i będą na następny rok. Jeżeli chodzi o aspekt ludzki, tu i tu świetnie, tam jest chłodniej. Przyjemnością wieczora jest 40 kontra 20. Teraz oglądam. Bardzo się cieszę, udało się wygrać. No właśnie. Cześć kochani, witam się z wami kolejnego dnia. Miał być wczoraj wieczorny vlog po pracy, ale przyznam wam szczerze, że zrobiłam kolację i po prostu padłam. No i mam nadzieję, że dzisiaj dokończę tego vloga. Podjeżdżam pod Blerła, muszę kupić lampy, bo byłam też zamówić drzwi. No i udało się zamówić. Na szczęście będą w niedalekiej przyszłości, z czego się bardzo cieszę, bo ogólnie na drzwi zawsze trzeba bardzo długo czekać. No i co? I mam nadzieję, że uda mi się załatwić te lampy. Dobra, odzywam się do was za chwilę. Wyszłam z Leroy, jadę do Castoramy i mam nadzieję, że kupię tam te lampy. Przyjechałam już do domku, zaraz rozpakuję zakupy i pokażę wam, co kupiłam. Skarbek wrócił z pracy i przywiózł prezent od jakiejś wdzięcznej klientki. Już się nie ma... O ja już widzę, ale piękny. Także zaczynamy vlogmas. Ale ten strojek jest piękny. Cudo. Usiadłam sobie tu na chwilę, pokażę wam, co dzisiaj kupiłam. No i pierwsza rzecz, która mi się bardzo spodobała, to są te oto szklaneczki na napój z rurką i będziemy tu sobie pić naszą zimową herbatę. Tylko jedyne, o czym nie pomyślałam, to to, że tu jest taki mały gwint i trzeba będzie chyba lać przez lejek. No trudno. Kupiłam takie cztery, dwa takie szare i dwa takie jak bańka mydlana. Taki kameleon. Mienią się ze złotymi rurkami, tylko dzisiaj druga rurka wypadła w torebce. Dobra, dalej kupiłam na okno gwiazdki, takie te podłużne. One są na baterie. I są 1,20 m na 80, czyli prawie że jak idealne na okno. No i kupiłam sobie strójne na vlogmas, patrzcie. Leginsy, takie świąteczne. Do tego piękny t-shirt, świąteczny również. Proszę bardzo. I do tego bluza, również świąteczna, ale nie przypałowa. Taka, no taka ładna, tak mi się podobała. Kiedy indziej kupiłam i rzecz kolejna, którą chciałam, ale ciężka. Kupiłam koc grawitacyjny, 7 kilo waży. No i będziemy się relaksować. Matko, ale ciężki, ale w moim kolorze najważniejsze. Ciężki. Czy teraz tak szybko z łóżka nie uciekniesz? No. Bo mnie jeszcze 7 kilo będzie trzymać. To jak bobik, tylko rozłożone. A bobik był 7-kilową kulą po prostu.
No, także zaraz mąż się położy i przetestuje, on i tak szybko zasypia, ale sprawdzimy na nim. No ciężkie. Karton. Muszę zobaczyć, co tu mam. To jest aniołek od Art Mercy. Dostałam go w prezencie. Takie cuda robi moja koleżanka. I aniołek będzie wisiał na... Ale śliczne jest. Na choince będzie wisiał. Ja już się z wami żegnam, bo nie chcę, żeby było tak jak wczoraj. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie. Zostawcie łapkę, suba i do zobaczenia. Ciao!